O, co więcej, znalazłem kolejną linię z Sosiem. I znów, zanim tam pójdę, to się udam naturalnie po nagrodę od pana konduktora. Hej, nie blokuj mnie tymi swoimi wąsami, czy czymkolwiek to, jakkolwiek to mogę nazwać. Twoją wielgachną paszczę. Na wiem, czy to jest część twoich ust, czy część twoich policzków, czy czego innego. 2000. Dobra. Z kolei tak. Kolejny poemat. Będzie chyba w serii H, i to jest tak pierwszy w tej serii. No, niby to jest dwukolorowa, derpowa gwiazdka, a tak naprawdę jest to znak Juniora. Błędy młodości to świetny nauczyciel. Zbyt szybko jeździmy i dobrze się bawimy, ucząc się jak sprawić, by nie zapał nas hycel. Ponownie o dziwo pouczające. Czy tak patrzące na życie pod bardziej takim mądrym, inteligentnym kątem czy coś. Co będzie kolejny? Zobaczmy. D02 może? No, to chyba jest zachęcające. Stacja jednego strzału. Nie przegap okazji. I znów Charger! Znaczy, no znów i litery, ale wciąż! No i mamy warianty ponownie. Z lunetą, bez lunety, to akurat to będzie nie miało... No, nie będzie miało to znaczenia, jako że za oba warianty, za przejście ich tego poziomu, mamy tę samą nagrodę. Ja osobiście... Właśnie może pokażę z lunetą, jak to wygląda. Chociaż nie wiem, czy ten poziom będzie koniecznie się do tego dobrze nadawał. W ogóle ładne kontrolery Nintendo tam w tle. Z różnych generacji. Tam akurat tajemnicze szybują. Proszę zniszczyć wszystkie skrzynki jednym strzałem. Wymierzenie w czasie to wszystko. Musisz sama tworzyć swoje szczęście. Okej, 5 prób. Tak, to jest wyjątkowo krótki test, bo on polega dosłownie na oddaniu jednego strzału w dobrym momencie. Ten strzał musi zniszczyć wszystkie 60 skrzynek. No i oczywiście mamy te rozdymki 3 do pomocy, żeby ten cel osiągnąć. I właśnie tak, z tego co pamiętam, dobrze będzie sprawić, aby ta rozdymka na dole była na środku idealnie, kiedy wybucha. Jeden strzał? 60 trupów? Tak, cały test. Akurat przeze mnie jestem wielkim fanem tego testu, ze względu na to właśnie, jak krótki on jest. Gdyby właśnie to była, nie wiem, seria powiedzmy 3 różnych konstrukcji ze skrzynek, które trzeba właśnie by takim jednym strzałem, czy po jednym strzale zniszczyć, to na pewno byłoby coś ciekawszego, że najpierw na łatwiejsze, potem coraz trudniejsze. Nie, to by się lepiej sprawdziło mimo wszystko. Nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, czy wy się z tym zgadzacie, czy nie, ale ten test jakoś tak cholernie się szybko kończy. Tymczasem, stacja D07. Stacja pogromców tarcz. Po kogo zadzwonisz? Po panów z najbardziej chwytliwym motywem muzycznym z lat 80. No i co to mamy za wybór broni? Octobrush, Inkbrush i Carbon Roller. Wszystko z Curling Bombem w zestawie. I właśnie tak, ten poziom, pamiętam, że z Carbon Rollerem jest niesłychanie trudny. Czy będę próbował? Mam 5 prób. Mam 5 prób, opłata nie jest duża. Na Inkbrushu mi to pójdzie łatwiej. Dobra, powiem szczerze, zawsze kiedy za ten poziom się brałem, to wybierałem Inkbrusha. I Inkbrushem na pewno by mi się to udało zaliczyć, ale Carbon Roller... Nim mi się tego nie udało nigdy przejść, a próbowałem, przyznam. Myślę, że wezmę go sobie, żeby zakończyć, czy... mieć ten etap życia za sobą, ten etap, kiedy nie ukończyłem tego poziomu Carbon Rollerem. Tak, robię to. Chociaż tego oczywiście potem mogę żałować. Rybka, chodź do mnie. Proszę, zniszcz każdą skrzynkę, zanim się skończy czas. Decyzja, kiedy jechać, a kiedy machać tuszem, jest tutaj kluczowa. I musisz też ostrożnie myśleć o tym, kiedy uzupełniać tusz.
Jak mówię, z Carbon Rollerem ten poziom naprawdę daje wam niemiłosiernie mało czasu, żeby go przejść. Ale spróbuję. Tak, trzeba cały czas na full speedzie absolutnym. Wszystko tutaj omijać, niszczyć, zaliczać. Czyściutko. I właśnie spaliłem. Już mogę to od razu powiedzieć, że od razu ta próba będzie nieudana. Tak, to nie ma mowy, żeby wyszło. To już było tak fatalnie zagrane. Od razu powiem, że ta bomba curlingowa w tym jednym momencie to już będzie zwiastun porażki. Czas się skończył! Test oblany! Ale właśnie widzicie, jak mało czasu się ma, żeby tu wszystko zdjąć od razu. Trzeba dosłownie tutaj speedrunować, wszystko robić idealnie. Na Inkbrasza jest łatwiej na pewno, jak mówię, chociaż też czasu nie ma... Jakim co, nie miałem tuszu? Dobra, wiecie co, idę stąd. Znów próbujemy. O Jezu Chryste! Szybciuteńko! Jak najszybciej! Jak Lamborghini w 2 sekundy od 0 do setki! Dobra, to wszystko jest przejechane. Idealnie na to, żebym się wspiął. I tylko ta końcówka, gdzie muszę machać. I też potem... Okej, to nic tu nie pominałem, całe szczęście. Tu też na razie się trzymam jakoś w miarę możliwości. No! No, to, że czas się skończył, nie ma tutaj dużego znaczenia. Ale naprawdę, chcę to spróbować wałkiem zaliczyć. To jest możliwe. Wiem, że potencjalnie mogę, ale kurde bele. Muszę tak to idealnie zrobić. A, czemu to zrobiłem? A, ten curling był fatalny. To znów będzie zwiastun porażki. Okej, z tym machaniem na szynie nie mam problemów. Najgorzej właśnie jest z tym w sumie curling bombem i właśnie tą skrzynką pomarańczową na końcu. No jak mam to zrobić? Serio? Widzicie, o czym mówię? Że tutaj po prostu limit czasowy jest okrutny? Ale kurde, chcę to zrobić. I chcę mieć to uwiecznione. Dobra, jest teraz dobrze. Jest teraz dobrze, jestem na full speedzie. A teraz tu wszystko zniszczmy. Full skupienie. Znów żółty stoper. Machaj, 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 machaj! Jest! Czysta perfekcja, to wszystko, czego tu potrzeba. Jak mówię, nawet jeden minimalny błąd, jedno minimalne zawahanie się przy wałku carbon od razu powoduje, że po prostu polegniecie. Przegracie, nie ma mowy. Jak mówiłem, dotychczas ten poziom zaliczałem Inkbrushem i też z nim mi szło, no na pewno z trochę większym czasem do końca pozostałem, ale i tak nie miałem go dużo. Carbon Roller to jest prawdziwe wyzwanie, ale Matko Święta, cieszę się, że to mi wyszło. Tymczasem kolejny kolejny poziom. Stacja Damskiej Mocy. Inkazik A. Spice Girls, akurat jeden z aspektów lat 90., za którym przyznam, że akurat trochę tęsknię, bo jako młody tam gnojek, to razem z siostrą, no my byliśmy fanami Spice Girls i naprawdę, no nie wiem, ja je lubiłem, bo wiecie, bo to była, no wiadomo, grupa muzykalnych dziewczyn, które swoją energię przekazywały właśnie poprzez swoje piosenki. Moją ulubioną od nich zawsze było Stop, tak naprawdę, ale też, no oczywiście Wannabe jest świetne, To Become One jest też dobre. Właśnie mam fajne i te energiczne i też takie powolniejsze utwory. No już takiego czegoś mam wrażenie, że się nie tworzy obecnie, jeżeli chodzi o artystów muzyki pop. Jakoś nie ma żadnego takiego, który by tak, nie wiem, mnie wciągał w swój świat tą muzyką czy coś. Ale dobra, więc Inkazik A i tak, mamy do wyboru właściwie tylko broń Sub.
Splat Bomb, Burst Bomb i Curling Bomb i powiem szczerze, tutaj najbardziej osobiście polecam Curling Bomb. Za chwilę zresztą też mogę wam pokazać czemu. No panie? Proszę, ochroń kulę! Jeżeli kula się zniszczy, to oblejesz test. Strzelanie w kulę pozwoli jej trochę odnowić zdrowie, więc miej to na uwadze. Polecam zdejmować przeciwników jednego po drugim, zanim się za bardzo ich dużo zgromadzi. Tak, poziom, gdzie trzeba będzie bronić kulę. Zresztą może za chwilę zobaczymy, jak to właśnie wygląda. Cała ta platforma. Tak, są panie Octolingi stojące na ścianie dosłownie. I kula tam na środku, ale tak. Zanim tam skoczymy, mamy do wyboru właściwie każdą broń, którą mieliśmy do dyspozycji podczas kampanii singleplayerowej. Wałek, blaster, pędzel, splatling, parasolka, charger, slosher, splattershot oraz duelisy. I przyznam, że tutaj chyba najfajniej będzie, czy najpewniej, będę czuł się z pędzlem w ręku. Bo w tym poziomie naprawdę kluczem jest mobilność. A i bomby curlingowe i pędzel wam takiej dadzą absolutnie najwięcej. Bo zauważcie, mamy tam na krawędziach dużo tuszu wrogiego. I żeby się po nim poruszać, trzeba się przez niego się przebić. Pędzel i curling bomba są naprawdę w takich okolicznościach przydatne. I też zauważcie właśnie tak, mamy na środku kulę, ale także po bokach mamy dużo specjali. Boler, Ingrid, curling bomb launcher, tu jeszcze jakiś pancerz chociażby. I teraz tak, właśnie tutaj się pani jedna przebija Octolink przez tę skrzynkę, więc ją muszę szybko zdjąć. Teraz tak, kolejna dwójka będzie chyba na środku tutaj lądowała. I walnę je dwie od razu, teraz tak. Chyba tu jest taka platforma do lądowania, gdzie chyba się pojawi jedna z nich, no właśnie. O, jest parasolką, ale dobra, już się nie obroni na tyle długo. Teraz tak, ta pani. Tu się niby próbuje przebić, ale ją powstrzymam. Tylko właśnie, kłopot jest taki, że w tym poziomie panie Octolingi wrogie mają nie tylko właśnie różne bronie główne, mają też bronie sub, mają specjalne. Mają Stingraye, mają Inkjety, mają też nowy specjal Ink Armor, który powoduje, że wszyscy aktywni członkowie drużyny zyskają po prostu tarczę, która na siebie przyjmie pocisk albo dwa, w zależności od tego, jak silny ten pocisk jest. O, właśnie już się przebijają. Dobra, tam jest... O, właśnie, Ink Armor. Dobra, też weźmy sobie ten tutaj pancerzyk. Tam się pani przebija z armorem jeszcze, ale ją zatrzymam w miarę możliwości. Biją z tej strony. Mam Bonera cały czas. No, nie uciekniesz mi! Może Boler właśnie defensywnie tutaj się przyda. O, właśnie rzuciła bombę. Bomba. Widziałem bombę. I Stingray pierwszy, bo Stingray boli. Nie tyle boli mnie, co właśnie bije te bile bardzo mocno. Czy ja to zaliczę? O, koniec spadł bomb. Czy mi się... Proszę. Nie. Tak. Moi drodzy. Jeżeli jesteście częścią fanbazy Splatoon 2, to na pewno nazwa Girl Power Station u was wywołuje grozę, no zgrozę, traumę, wszystkie takie uczucia. Ale nie bez powodu, to jest naprawdę trudne zadanie, żeby bronić tę właśnie jedną kulę przed najazdem Octolingów o różnych broniach z różnych stron, które jak mówię, mają wszystko w swoim arsenale i nie zawahają się tego użyć po prostu. Znaczy przyznam też szczerze, że co bym lepiej zrobił, znaczy, że ten poziom by lepiej wyszedł, gdybym zamiast Bolera na początku się wyposażył w Inkjeta. Inkjet akurat tutaj jest również bardzo, powiem, że przydatny, bo wam pozwoli łatwiej się dostać czy trafić w Octolingi, które akurat mogą stać za jakąś skrzynką, która by was normalnie blokowała. Ale matko święta, jest pierwsze podejście, jest pierwsza próba, Girl Power Station, Inkazik, zaliczone. To było dobre. To po prostu było dobre, możemy oczywiście kontynuować i lecieć do stacji D09. Stacja Gus. Słuchaj jego wycia. Oj, kolejna w ogóle stacja z Inkjetem, też tego się tutaj trochę w sumie widzę, że przebije. Tylko teraz będzie taki poziom, gdzie nie będę unikał wszystkich rzeczy po drodze, czy właśnie w miejscu, tylko bardziej będę szedł z punktu A do punktu B. No i na takich poziomach Inkjet bardziej, no, będzie miał okazję zademonstrować swoje właściwości. Więc dobra. Ważne jest, żeby nauczyć się jak najwięcej wyciągnąć z Inkjeta.
jeden ruch, który chcesz wymasterować, to wciśnięcie B, żeby sprawić, że inkżet się wzniesie. Możesz też wcisnąć ZL-kę, żeby się zanurzyć w szynach. Nawet kiedy używasz inkżet. Jeżeli chcesz strzelić się z szyny, to wciśnij ZR-kę. Ale potem upewnij się, że się zanurzysz po strzale. A inaczej spadniesz. Tak, całkiem też warta wzięcia do serca porada. Więc znów inkżet w ruch i tu już się widzę, że musimy dostać w górę. Do tej dwójki panów słabe uszy. Dobra, nie ma niczego tutaj wokół mnie. Znów zgaduję, że ta najważniejsza rzecz będzie akurat pod tą skrzynką, która jest obklejona taśmą. Dobra, jest szyna, więc właśnie ją możemy tutaj sobie na chwilę wyskoczyć, żeby chociażby te tutaj krążki zgarnąć. Dobra, to teraz tych panów musimy walnąć. Też tak, żeby oni nie walnęli mnie. Na razie nie jest jakoś tragicznie, czy cokolwiek. No to jest sam początek poziomu, więc czego się spodziewałem. Oj, dużo oktopodów. Dobra, strzał, wzniesienie i zanurzenie. O nie, czekaj. Dobra, może tu jeszcze się zdążę jakoś obronić. Tam mnie trochę jeden walnął swoim wybuchem oktopod, ale to było zbyt mało, żebym tutaj jakoś mocno ucierpiał, całe szczęście. Teraz tak, tu znów szyna. I znów się będę musiał wybić. A, mogę nawet bez tego, bez wciskania B. I tutaj gramy trochę Flappy Birds. Musimy lecieć właśnie nad podszynami, coś takiego. A żeby może nie tyle Flappy Bird, czy co bardziej ten taniec. Jak to się nazywało? Nie pamiętam. Ten taniec, że się trzeba tak wygiąć, żeby pod tam kijem chciałem się przedostać. Jejku, mam to na końcu języka, ale wybitnie nie mogę sobie tak, nie wiem, do końca przypomnieć, jak to się nazywało. Dobra, tu jest parę właśnie siatek, po których tutaj muszę chodzić, bo akurat nad nimi się inkżet nie wybije. Dobra, raz, dwa, trzy i wybicie, jak właśnie Pearl mówi. I cała sterta wrogów do pokonania. No ale właśnie mając to, co mamy, raczej łatwe będzie ich uniknięcie tak naprawdę. A, ty jesteś poza zasięgiem, trochę się muszę zbliżyć. Już lepiej, teraz tak, ty jeszcze będziesz moim celem i wasza dwójka mi tylko została. No, nie wierz się! Dziękuję. To jest w ogóle pancerz, który mi wybitnie już się nie przyda chyba, bo to jest końcówka i też nie widzę żadnych innych wrogów wszędzie wokół mnie. Zanurz się i ostrożnie postęp. Dobra, strzał. No i tyle. No tutaj tym inkżetem coś musiałem więcej im robić, niż tylko lecieć na lewo i na prawo. Ale w każdym razie, no... O, czekaj, czekaj! Ile ja tutaj mam jeszcze niewyczytanych poematów? Teraz się właśnie kapnąłem, więc zacznijmy może od tego za bodajże D02, czyli wieżę. Z krawędzi wieży jestem przewrócona. Powstrzymuję łzy, by się rozejrzeć, gdy ciężko zdobyta przewaga jest tracona. Co to mamy dalej? Squid Bumper. Kolejny kalmar? Ja puszczę pawia. To tylko śmieci. Kiedyś odkryjecie, jak ja Octolink ze światem się zaznajamiam. No i teraz właśnie nam się pojawił chociażby balon. To jest akurat to memciasko, które zdobyliśmy za przejście właśnie tego poziomu teraz. A o balonie mówi nam gra to. Nieświadomy, krągły i dryfujący. W środku się kryjąca nagroda kusząca. Czyż odgłos przebicia nie jest fascynujący? I właśnie, jeszcze seria J. W serii J się pojawiła właśnie ta oto bluzka akurat za Girl Power Station. Scallop Hoodie. W chłodne dni tę bluzę sympatią darzę. W innym ciuszku wolę leżeć w łóżku. Tak zimno jest, że się nie obnażę. No, mnie trochę byłoby ciężko być, żeby mi było zimno po tym, jakie emocje czułem po tym, jak zajrzałem Girl Power Station za pierwszym podejściem. Naprawdę, wciąż jestem po prostu, no nieco podekscytowany, nie ukrywam, że wow, tyle się działo, ale wyszło. A czy to wszystko? Chcę mieć pewność, że niczego tam nie przegapiłem. Mi się wydaje, że wszystkie poematy mamy za sobą.
te co tam właśnie akurat pominąłem do tej pory. W każdym razie, kolejna stacja to stacja D10. Stacja Labirynt. Plusk. Magiczny plusk. I tu też widzę chociażby do dyspozycji jedną nową broń. Undercover Brella. Pewnie kojarzycie przy parasolce zwykłej, że ona tylko może albo strzelać, albo się osłaniać. Undercover potrafi robić jedno i drugie. Widzimy, że jest właśnie otwarta i jednocześnie możemy akurat tuż tutaj wszędzie rozprowadzić, pociski sobie tutaj właśnie jakieś się wystrzelić. I ta broń, z tego co kojarzę, jest to Frickit KO, tak jeden strzał zabiera około chyba 40% zdrowia na takim celu standardowym. Więc co my tu mamy? Właśnie mamy tę parasolkę, mamy też bambuzlera. Kurczę, i mam znów dylemat, bo też bambuzlerem bym sobie chętnie ten poziom zaliczył? Ale undercovera po prostu nie widzieliśmy. Chyba w sumie nawet w ogóle parasolki jeszcze ani razu nie miałem w ręce podczas tej kampanii. Więc wiecie co? Parasolka może być. Nie mam z nią jakichś tutaj szczególnych problemów. No, rybka. Rybka! Ten test będzie mieć miejsce w miejskim otoczeniu, które może być dla ciebie znajome. Uważaj na ciemności, jako że rzeczy mogą się z niej wynurzyć. Nie ma co mówić, żebyś patrzyła pod nogi, ale patrz też nad sobą. Dobra. A czy od razu powiem, ten poziom akurat jest oparty, wyobraźcie sobie, na poziomie treningowym, tutorialowym, tym, no, gdzie ląduje nasz Inkling od razu, kiedy grę odpalamy. Tylko jest takie małe ale. Ten poziom teraz zaliczymy, czy przejdziemy na odwrót. I ta muzyka ma teraz, będzie teraz mieć ona wokale i oto co w nich słyszę. Oj, jakże dużą zabawą w tej grze jest zawsze próbowanie się wsłuchać w tekst i coś tam, jakieś słowa normalne z języka istniejącego, tam jakieś wyhaczy, coś takiego. I czasami po prostu tworzą się z tego takie, nie wiem, jakieś dziwne anomalie, jak właśnie to, co ja tutaj usłyszałem. No, nie ma co chyba już mówić o... ucisz się, kapciu. O Jezu, sorry, Jesus. Tak, jak mówię, to jest poziom tutorialowy, tylko że przechodzony na jakby odwrót, że od punktu B do punktu A. I teraz jest on właśnie wypełniony wszędzie wrogami, wrogim tuszem. No tu i tam zanurzeni Octarianie, czy właśnie też Octolingi. O, tutaj jest ten Quintacru. Dobra, tutaj się w miarę akurat udało znaleźć kąt do oddania strzału. Tam jest, okej, to muszę walnąć, bo to jest grappling. Pole budowy. Ty jesteś trochę zbyt wysoko. O, co innego mogę o tej pani powiedzieć, która ma... Co ona ma? Ma shootera. I ma też mnie, niestety. Ale miałem całe szczęście tutaj pancerz, więc tutaj wszelkie szkody, które mogłem tutaj mieć wyrządzone, akurat tak bardzo mnie nie będą bolały. O, tutaj znów się coś wynurzyło akuracik. Teraz tak, o, kolejna pani Octolink ze Slosherem. Ją muszę zjąć szybko, bo ona oczywiście może tym wiadrem farbę ponad moją osłonę rozprowadzić. Teraz tak, ciebie walnijmy. I się właśnie brońmy przy okazji. I teraz tak, te platformy nas tutaj doprowadzą do dalszej części. Ta, mam niby tego też splat bomb, ale jakoś nie miałem jeszcze ani razu szczególnej potrzeby, żeby go wykorzystać. Chociaż właśnie, nie, może teraz się przyda? Skoro ta pani się do mnie zbliża i mnie prawie może walnąć. Dobra. Zwinne ruchy unikające mi tutaj trochę pozwoliły przeżyć. Dobra. Okej, od groma Octolingów. Nie mam pojęcia, co ona chciała tą bombą do końca osiągnąć.
Okej, coś się tam świeci i tym czymś, jak widzę, chyba jest... Co ona? Czy ona chciała tworzyć sztukę na tej ścianie? Nie wiem. Bo tak jakoś randomowo ona tam sobie cisnęła pociska. Tak, tym czymś lśniącym w tle mniej więcej jest kolejny Octosniper na naszej drodze. I to akurat się mogę niby wybronić skrzynkami, czy innymi obiektami solidnymi. O, to jeszcze się może schowam. Ty mnie nie widzisz. Teraz się mogę powolutku trochę wynurzyć i sobie osłonę za tą skrzynką znaleźć. No niby ją trochę też osłabi tuż wrogi, ale to dla mnie nie jest jakiś wielki problem. Dobra, teraz lecimy znowu naprzód. Gotowi na wszystko. A w szczególności na ciebie i właśnie cel jest za nim. Właśnie tam akurat, gdzie jest też właśnie wejście do metro. Tak to wygląda w sumie, że mamy znów takie właśnie, nie wiem, automaty. Nie wiem, czy to są na bilety, czy może jakieś bankomaty, czy coś takiego. To są bramki. Więc czyżby nasz Inkling też z metra trafił do Inkopolis? Czy właśnie ten agent 4? Kto wie? Jakże zastanawiające to pytanie, jakże jest.